uderzenie, jest i bramka! Z okazja Tobiasz nie ma spalonego, Chabrowski przed bramką, 2-0! Aaaa, i bramka! Jest trzeci gol, jeszcze więcej ciekawego, Bejnarowicz, na ty, gol! I gol dla Stroju! Niezły pomysł i bramka! Próba strzału Jaskłowski, kapitalna interwencja bramkarza! Nie ma spalonego, możemy grać dalej, Styczeń na dogodnej pozycji, bije teraz bramkarza i będzie gol! Bydla! Panowie, klasa okręgowa. Mysłakowice. Zgłaszam się, Orzeł Mysłakowice. Miałem to szczęście dzisiaj właśnie, tak jak wspominałem, spotkać obu trenerów Orła Mysłakowice, czyli ekipy z okolic Karpacza, przedstawiciela jeleniogórskiej klasy okręgowej. Którzy nam też dziękowali, nie ukrywam, za to, że wspominamy ich osoby, że oni żyją, mają się dobrze, a nawet trener Bubnowicz powiedział, że Marcin Morawski przeżywa czwartą młodość. O, czwartą młodość. Faktycznie u Marcina zauważyłem, no sylwetka, mimo że tam gdzieś już siwe włosy się pojawiają, to sylwetka prawdziwie sportowa. Czyli nie Maradona. Nie Maradony, bo Maradona to później tak, poszedł bardziej wszerz niż tak, świętej pamięci. Tym razem Orzeł Mysłakowice pokonał Iskrę Łagów w pobliżu, zlokalizowanej w pobliżu Zgorzelca 3-2. A tutaj właśnie też Marcin się pochwalił, że udało mu się zdobyć piękną bramkę z rzutu wolnego na 2-1 właśnie dla Orła i to był taki no też mocny zwrot tego meczu, bo nie grało im się wcale łatwo, ale obaj panowie mają już na swym koncie 10 spotkań bez porażki, 7 zwycięstw i 3 remisy, efekt czwarte miejsce w tabeli, chociaż do drugiego miejsca Włókniarza Leśna tracą 5 punktów. No ale w najbliższej kolejce też nie powinno być źle, bo podejmują Górnika Węgliniec, który zajmuje ostatnie miejsce w klasyfikacji. Przy tej okazji rozmawiałem oczywiście miałem okazję rozmawiać i z Marcinem i z Robertem. Obaj panowie wyrazili chęć i nawet radość z naszego zaproszenia w przerwie zimowej, aby odwiedzić nasze studio i porozmawiać nie tylko o piłce nożnej z klasy okręgowej jeleniogórskiej, ale również tutaj podzielić się swoimi uwagami na temat lokalnego podwórka. To Paweł, tyle, jeżeli chodzi o klasę okręgową jeleniogórską. Zgadnij, jaki wynik będzie tego najbliższego meczu Orła? Poczekam. Zanim o tym powiemy, to chciałem wam powiedzieć, że w ogóle taką mam inicjatywę i pomysł do was, panowie, żebyśmy w przerwie przeanalizowali inne grupy, które są obok. W przerwie zimowej. I przedstawili, jak tam się sytuacja... Ale to masz jak w banku. To taki, będziesz miał długie zimowe wieczory, żeby rozmawiać. Rozmawiać nie ma problemu. I analizować i rozkładać od części pierwszej. Nie ma problemu. Oczywiście stawiam, że nasi wygrają. Nasi koledzy, trenerzy. Na razie idzie im doskonale wręcz, tak jak powiedzieliśmy. 10 spotkań, ani zapytałem jednej porażki. W końcu, jaką wodę piją? A nie zapytałem, bo zostałem, że tak powiem, uderzony miłymi słowami, w cudzysłowie oczywiście uderzony, że panowie się cieszą, iż wspominamy nie tylko o Orle Mysłakowice, ale również szkółce piłkarskiej Młode Wilki ze Szczawna-Zdroju, których są właśnie pomysłodawcami i prowadzącymi. Ale widzisz, zobacz, każdy ma takie fajne podejście, wystarczy nas trochę połechtać, nie, od razu uśmiechasz się, zadowolony z siebie, nie? Ładne kubki mamy. No. Tak, właśnie, ale to jest... Nie ta liga, panowie. Nie ta liga. Ładne kubki mamy. Tak. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko, żeby za tydzień pić z dwóch kubków, a nawet trzech. Tak. A nawet powiedziałbym z kieliszka, tak? Jakąś wodę mineralną.
Tutaj 10 w skali Buforta, ale kiedyś reklama możemy była. Możemy teraz powiedzieć, znieśmy puchar. Ale trzeba przyznać, Damian, że warto było czekać. Tak. Tyle, kupki ładne. Tyle się cieszę, jak nie pobiłem. Stary, to byś, chłopie, wracał na piechotę do Jaroszowa i wiesz, błagał o kolejne. Za kilka lat zapewne, kiedy będziemy wspominać nasze początki, a wiadomo, że z tymi początkami bywa różnie i tutaj i problemy techniczne, i nietechniczne, i tak dalej, logistyczne, to będzie fajnie wrócić również wspomnieniem do tej sytuacji z początku listopada, kiedy otrzymaliśmy panowie, właśnie kubeczki. To teraz daję wam wybór. Górnik Wałbrzych czy Orła Ząbkowica? Nie wiesz co, Górnik Wałbrzych zawsze będzie ważniejszy od Orła Ząbkowica, nie? Szczególnie w Wałbrzychu. No nie pomyliliśmy się tutaj przed tygodniem, prorokując, że będzie to ciężki mecz dla Wałbrzyszan, dla ekipy trenera Mrowca, bo mieliśmy jeszcze w pamięci ten mecz pucharowy przegrany 1-3. I tutaj, tak jak powiedziałem, niestety się nie pomyliliśmy, no bo punkty i to w całości pojechały do Roztoki. No i to tak trochę, wiesz, 1-0, wydaje się, że tutaj mecz był wyrównany. Coś jednak też gdzieś w głowie chyba zawodników z Wałbrzycha siedzi, że gdy coś mają do czynienia po raz drugi z danym zespołem, a wcześniej nie wyszło, to też ten drugi mecz nie przekłada się na tą lepszą jakość, powiedzmy, w rewanżu, no bo wtedy puchar, teraz liga. Ciekawy jestem, jak się to będzie działo w kolejnym spotkaniu już na wiosnę. Popatrzmy, też rozmawialiśmy o tej himleryczności w kontekście Piasta Nowa Ruda i tutaj możemy powtórzyć te same słowa również w kontekście Górniku, tak? Który potrafi rozegrać dobry mecz na boisku znacznie wyżej notowanych skałki Stolec, aby potem przegrać u siebie, no wydawałoby się, z rywalem w zasięgu. No w zasięgu ręki, tak? I w zasięgu punktowym. No i efekt, 9. miejsce Górników, aczkolwiek ten bilans bramkowy, jak tak patrzę, 21-18, no, nie jest zły. Nie jest zły, ja bardziej patrzę jednak w kierunku punktów, bo 16 punktów, 9. pozycja, Lechia Dwadzierżoniów już ma 20 punktów, jest tylko jedno oczko wyżej. Powoli ta tabela nam się, widzisz, zaczyna tak troszeczkę gdzieś rozwarstwiać. Mm-hmm. I to tak wygląda, że może się okazać na koniec sezonu, że to 9. miejsce dla Górnika będzie szczytem możliwości. Zobaczymy, bo to jest jeszcze dużo spotkań do końca. Nie można tego jakoś tam już teraz z góry zakładać. No ale powiem Ci tak, przed tygodniem rozmawialiśmy na temat, który z meczy będzie ciekawy. Wspomniałem o LKS-ie Bystrzycy Górnej, inny się Kłodzko. No i faktycznie, no faktycznie, bo mówiliśmy, czy po tych batach, które dostali tam chyba 1-10 u siebie, zgadza się, Ząbkowice Śląskie, czy się Kłodczanie podniosą? No i proszę, był to fajny mecz. I był to naprawdę fajny mecz. Tak. Zresztą powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tutaj Bystrzycy łatwo wygrać, ale też nie liczyłem na to, że zobaczą tam kibice aż 5 bramek i że to będzie w sumie wyrównane spotkanie, aż tak wyrównane spotkanie. Tym bardziej, że co by nie mówić o zespole z Bystrzycy Górnej, jeżeli wspominamy, że ma bardzo solidną defensywę, to jednak z tą ofensywą bywa różnie. Nie jest ona tutaj jakby taka zdecydowanie lepsza. Że potrafi tyle bramek strzelać, tak, prawda? Po tabeli to zresztą widać, 21 goli zdobytych, ale zobacz, tylko 11 straconych. To dlatego jak mówiłem, to ta solidna defensywa, tak? To jest najmniej w lidze, bo nawet lider Bielawianka Bielawa w tej chwili nie ma mniej straconych goli, 13 zaledwie. No to też swoje jednak znaczy. I tak mówiąc właśnie o Bielawiance, Zamek Kamieniec Ząbkowicki, zobacz, tylko 1-0. Tylko 1-0, tak. Też to takie, powiedziałbym, trochę ryzykowne, nie? Znaczy takie na balansowanie na krawędzi. Niewiele brakowało, a punkty by zgubili. Natomiast są na pierwszym miejscu, cieszyć się trzeba. Z tego powodu, że ta stabilizacja formy chyba u nich się zaczyna gdzieś tam kształtować. Co ciekawe i ważne, nie wiem, czy dobrze pamiętam, Paweł, może sprawdzisz, ale chyba Kamil Śmiałowski był strzelcem tej bramki. Sprawdź proszę na profilu twój bramki. Tak. Popatrzcie też, mamy pewną stabilizację w pozytywnym słowa zakresie, znaczeniu, Zdroju, który po wygranej 3 kolejki temu u siebie, potem fajny remis w Bielawie, a teraz pewna wygrana. Oczywiście trudno, żeby było inaczej, tak, ze Spartą Ziębice 4-0, ale gdzieś powoli po tym dołku, wyraźnym dołku, ekipa trenera Jasińskiego zaczyna łapać to, co wspomniałeś, tę stabilizację formy. To może cieszyć, aczkolwiek no szkoda, że mamy już końcówkę jesieni. No dobra, ale z drugiej strony 22 punkty po 13 meczach, 6 wygranych, 4 remisy.
u siebie 3-1-1, jeśli chodzi o zwycięstwo, remis, porażka, to muszę powiedzieć, że to wcale nie jest zły rezultat, biorąc pod uwagę, że wyżej w tabeli to zaledwie tylko jedna drużyna, Bystrzyca Kurna, była w zeszłym sezonie w rozgrywkach Ligi Okręgowej. Cała reszta to są spadkowicze z czwartej ligi. Czyli silna, dobra drużyna Zdroju radzi sobie przyzwoicie na tym poziomie rozgrywkowym, szukając punktów, gdzie tylko jest możliwe. Zanim do tego Orła przejdziemy, to jak udało się? Ale mówisz o Łódź, co Łukniarz, tak? To sobie... Nie, Śmiałowski gra w Bielawiance, przecież o tym rozmawialiśmy. Tak to jest, jak się... A Bielawa wygrała 1-0 w Kamieniu Ząbkowickim. Ja cały czas, słuchajcie, jestem myślami na tym Orle Ząbkowice, gdzie no byłem. No właśnie widzę. Na Orle, tak, jak Wenus dobrze podejmie, takie troszeczkę powiem ci, my nadajemy przed 22, pamiętaj. Nie wiedziałem, że ty zwierzątka lubisz. Orze. Orła ma się jednego w sercu. Znalazłeś? Biało-czerwonego. Słuchajcie, koncentruj się, a nie? Dobra. Koncentruj się. Ja to, zaraz w międzyczasie to znajdę. Szukaj. Ja widzisz, w Głuszyca. Włókniarz Głuszyca. No ja powiem tak. Liczyłem, że uda się więcej w tym meczu tej drużynie zrobić, ale oni sami... Na listę strzelców jako pierwszy się wpisał Kamil Śmiałowski. No tylko to był 1-0, więc... Tak napisano na fanpage'u, więc dlatego mówię, jako jedyny. Może liczono, że padnie więcej bramek. Tak. W której minucie to było? Panowie nie... Brak info. Dobra, nieważne. Mógłbyś znaleźć informację na łączność piłka, ale tam nie jest tak prosto, tak, więc ciekawe, czy Paweł dałby radę, a to może zadanie domowe dostanie. Dobrze, okay. Bo na łączność piłka, to tak, powiem szczerze, tam trzeba mieć spory klucz, tak, żeby jak wiedzieć, dojść jak do... szukać. Tak. Nie, pokażę Pawełowi, może będzie wiedział. No naprawdę, dostanie. Kiedyś było intuicyjnie, było bardzo prosto, nie? A teraz chyba od dwóch sezonów to jest katastrofa. No zmienili silnik strony, wygląda to strasznie. Dobra, ale idziemy dalej. Ale nie ma aplikacji też. Aplikacja działa, tylko ta aplikacja działa jak jej się chce. Raz się włączy, raz nie. Bo ja też nieraz byłem, że nie masz połączenia z internetem. No to właśnie. Nie mam, jak mam. Ale to piłka nie ma połączenia z internetem. No dobra, nie połączyła orzeł, piłka. Orzeł, bo to był mecz na szczycie, ale, i do tej pory... Czekaj, bo nie zdążyłem o Głuszycy powiedzieć. Aha, nie? Przepraszam. Widzisz, ja tu nie odpuszczę. Włókniarz Głuszyca to jest akurat jeden z moich ulubionych zespołów, nie? Tak, Górnik Złotoryja. No też. W każdym razie... I Huragan Olszany. No, tam trochę zawiało w drugą stronę. To w prawda. Ostatnim meczu, nie? Kubeczki. Tak jest. Trzy były chyba bramki, nie? Trzy kubeczki. W każdym razie w tym rzecz, że jak oglądałem występ Włókniarza tutaj w Bystrzycy w pierwszym meczu, to widać było pewien taki problem z tym, że to jest pierwszy mecz. Każdy kolejny przynosił różne rezultaty. Potem w Wiedlinie przegrana po takim sobie meczu w pierwszej połowie, niezłym w drugiej. Potem były lepsze mecze, punkty. I tu się spodziewałem, że będzie trudno, ale liczyłem chociaż na punkt, bo jednak mimo wszystko wierzę w to, że ten zespół potrafi. Sami jednak zawodnicy, trenerzy, kibice stwierdzili, że KS Zastrzegon był za silny. Jeden gol, Patryk Rangel strzela gola. No to trochę za mało, żeby wygrać. Natomiast w następnym meczu liczą na coś więcej, bo grać będą w Kłodzku. No i być może faktycznie to będzie taki czas, gdzie się przełamią, bo tak jak też słyszę, mają coraz lepszą, coraz lepiej grają, ale ciągle trafiają na lepiej dysponowanego rywala. Coraz lepiej grają, ale ten bilans bramkowy nadal mizerny po stronie zdobyczy. 9 goli. I widzisz, i tak jak ci powiem, to co przeczytałem na fanpage'u Włókniarza, ja się z tym też zgadzam. Szukając rozwiązań na zdobycie bramki, czasami te najprostsze środki są najlepsze. Tam ktoś napisał bardzo fajny, tak humorystyczny trochę sposób, że czasami lepiej jest zamknąć oczy i kopnąć na siłę przed siebie, niż szukać rozwiązania w postaci kwadratury koła. Jeszcze z kartofla uderzyć. Tak. Bo wiesz, jak się za bardzo chce, to czasami nie wychodzi, więc czasami jest po prostu dobrze kopnąć przed siebie z całej siły, byleby tylko w bramkę, może się uda. Więc jeśli się raz na drugi, trzeci, czwarty, to potem nikt nie będzie szukał rozwiązań takich, żeby strzelać do pustej bramki, prawda? To prawda. Tego brakuje. Albo wjechać z piłką do bramki. Tego brakuje. Też znamy. Teraz wreszcie ten twój orzełek. Byłeś, opowiadam. Ale najpierw twoja pochwała. Czekam, Kuba. Ja. Patrz jak wymusza na mnie. Patrz jak wymusza na mnie. A twoje się liczą podwójnie, więc czekam. Na wyjeździe. Pojechał, powiem tak. Bartek pojechał, Paweł, nam do Ząbkowic Śląskich. Pojechał obejrzeć, nagrać wywiad i mecz. Mecz, jaki był, taki był, nie powiem. 1-0 Skałki wygrały po kontrowersyjnej akcji z ostatniej minuty meczu. Sędzia nie uznał prawidłowo, moim zdaniem, zdobytej bramki. Odwizdując spalonego w 94 minucie. Dla gospodarzy, dla wyrównującego, tak, to dokładnie, trzeba podkreślić. To właśnie o to chodzi. Natomiast potem Paweł nagrał wywiady,
nie nagrał bramki, dlatego nie ma pochwały. Tak, bo czekałem na wywiad. Czekał na wywiad. Wynagrał wywiady. Nie, tak pół żartem, pół serio, fajnie, fajny materiał. Mecz, który tutaj teraz gdzieś tam w tle Państwo widzą, przysporzył kibicom sporo emocji, to na pewno było ciekawie. Tylko jedna bramka rozstrzygnęła. Mają duży żal tam w Ząbkowicach Śląskich do tej sytuacji. Widziałeś to na żywo, bo byłeś na boisku. No i znaczy... wiem, że masz problem czasami z oceną pozycji spalonej, szczególnie, że te przepisy się też zmieniają. Szczególnie jak stoisz pod szatnią. ale z tego, co ja widziałem na zdjęciach i z tego, co ludzie opowiadali, to tam faktycznie spalonego nie było. No wiecie, jak krzyczą na trybunach, sędzia liniowy powinien wypasać krowy, to coś w tym jest, nie? W każdym razie... No wiesz, no też nie da się ukryć, że gospodarze czy kibice miejscowych ciągną w kierunku, tak, w kierunku swojej drużyny, tak? Więc, więc ale czytałem właśnie też sporo informacji w internecie, no i faktycznie mocno kontrowersyjna sytuacja. Przewrotnie zacznę od tego, że chciałbym podziękować działaczom Marcinowi między innymi, który zajmuje się marketingiem w Orle za pomoc w dystrybucji skarbu kibica, który sprzedajemy dla chorego Oskara. Dziękuję w ogóle za ugoszczenie, poczęstunek, naprawdę fantastyczna atmosfera. Pierwsze co, jak przyjechałem na stadion tak naprawdę, który będzie czekał, doczeka się remontu niedługo, no ilość kibiców, naprawdę te derby przysporzyły bardzo dużą liczbę kibiców. To ile ich było? Wiesz, no, cała trybuna była zajęta. Ta trybuna taka stara, która tam jest jeszcze betonowa, była w całości... Po prawej stronie. Tak, u góry... Pod zegarem. Słuchajcie, u góry to widziałem... Kioskiem. Tak, to obok tego kiosku jeszcze z jednej i z drugiej strony wzdłuż stojące kibice. Przypomniała mi się scena z naszego stadionu na Nowym Mieście, jak byłem dzieckiem, kiedy chciałem pójść z ojcem zobaczyć mecz, ta sterta ludzi, która jeszcze tam wchodziła na drzewa, pewnie jak były drzewa, to by na drzewa. A po drugiej stronie boiska klatka dla kibiców przyjezdnych, jak pamiętam, bo też tam byłem kilka razy z Górnikiem Wałbrzych. Tak, więc powiem... Jeszcze za trenera Mordaka. Ale świetna atmosfera, tu chciałbym podziękować za działaczom klubu Orła za ugoszczenie, za pomoc. Czekałem oczywiście na wywiady, dlatego nie nagrałem ani spalonego, ani bramki. Natomiast co chciałbym powiedzieć, że mamy wywiad oczywiście, który zaraz pokażemy, z jednym trenerem, z drugim. No oczywiście szła anegdota po meczu, że mistrz, nauczyciel wygrał z uczniem, ponieważ trener z Kałki Stolec był kiedyś prowadzącym i prowadził i uczył trenera Piotra z Orła Ząbkowice, więc w związku kupca, w związku z tym, no tak się była anegdota, że to właśnie nauczyciel wygrał ze swoim uczniem. Oczywiście pan trener kupiec pokazał mi po meczu właśnie, że spalonego faktycznie nie było. A jak ci to pokazał? Na telefonie, oni mają nagranie, nagrywają, więc dostał od razu Paweł, informację. To teraz ja ci powiem tak, ty jako dzierasowy dziennikarz, powinieneś to nagranie dla nas załatwić w dniu meczu, także przyjechać do Wałbrzycha, mimo tego, że nie nagrałeś tego kamerą, na mój transferze mieć potwierdzenie, że zostało wysłane, po to, żebyśmy mogli to obejrzeć, ocenić i pokazać. Kuba, i tu mój ja Cię mam pochwalić za taką pracę. Kuba, no ale wiesz, że zajmowałem się też skarbem kibica, prawda? No to oczywiście... faktycznie. Tutaj ja powiem Ci, najczęściej wymieniałeś słowo, byłem dobrze ugoszczony. Tak. Ja się boję, co za tym słowem, za tymi słowami idzie. Paczki tak, dla Mikołaja już dostałeś dla córki od Mikołaja? Nie, słuchajcie, mamy dzięki temu wywiad z trenerami, mamy wywiad z prezesami, a co najważniejsze, ale... za chwilę też również zobaczycie wywiad z prezesem, który opowie o tym, co będzie się działo, jakie modernizacje, bo widziałem wizualizację stadionu. Naprawdę zaplecze to będzie, no, można powiedzieć, super ekstra klasa. Ale tak czy tak mamy do Was prośbę, lubimy takie kontrowersje omawiać. Jeżeli ten film faktycznie macie nagrany, to bardzo prosimy o przesłanie go za pomocą WeTransfera. Z miłą chęcią obejrzymy i ustosunkujemy się do tej sytuacji tak bardziej rzetelnie już następnym razem, gdy się spotkamy tutaj na kolejnym nagraniu. To co? Wybiadamy. Pewnie! Tego nie możemy przegapić. No wynik niezbyt satysfakcjonujący, ale jak Pan ocenia dzisiejsze spotkanie? No tak jak Pan powiedział, no wynik jak dla nas bardzo zły. Pierwsza połowa zdecydowanie dla gości. Gdzieś tam myślę, że mój młody zespół troszeczkę został w szatni. Dużo ludzi. Z minuty na minutę gdzieś się rozkręcaliśmy. Tylko dzięki chyba zawodnikom z Kałek zostaliśmy w tym meczu, no i myśleliśmy, że w drugiej połowie zdołamy tu przechylić na swoją korzyść. No w drugiej połowie znowu myślę, że my gdzieś byliśmy taką stroną dominującą, no i tracimy bramkę w momencie, w którym chyba nie spodziewaliśmy się, tak? No, tak jak mówię, w pierwszej połowie gdzieś z Kałki miały tych chyba 4 takie sytuacje, że
stuprocentowe, nawet chyba i więcej. W drugiej, no niestety, jak nie dogrywamy sobie piłek na pustą bramkę przy wyniku 0-0, no to ciężko będzie cokolwiek zdobyć. Młody zespół, odnowiliście go, odświeżyliście. Widać po wynikach i po tabeli, że naprawdę to przynosi rezultaty. Przynosi rezultaty, bo młodzież mamy ambitną. Myślę, że jak na tą ligę dobrą. Pracujemy dalej, tak. No, porażki się zdarzają, szkoda, że w meczu derbowym. No ale cóż, no, dalej jesteśmy nad drużyną Skałek, to jest najważniejsze i to oni muszą gonić nas, nie my ich. No, możemy powiedzieć tyle. Kolokwialnie, że dzisiaj nauczyciel lepszy od ucznia. No można to nazwać, jak pan tam sobie chce, tak? Chociaż uważam, że bramkę w doliczanym czasie gry żeśmy zdobyli właściwie prawidłowo. No, są teraz nośniki wideo, gdzieś już sprawdziliśmy sobie to na gorąco w szatni, no i tam o pozycji spalonej nawet nie było mowy, tak? Tam było 2 metry zapasu. No nic, sędzia podniósł, gwiznął. Będziemy w kolejnym meczu walczyć o kolejne 3 punkty, tak? Runda wiosenna ciekawsza od jesiennej będzie? Wie pan co, dla nas już jest teraz ciekawa, więc nie wiem, skupiamy się już na kolejnym meczu, o rundzie wiosennej pomyślimy w zimie. Dziękuję. Możemy powiedzieć, że mistrz przerósł ucznia dzisiaj. To znaczy, że nie, fajny zespół Orła, mój też oczywiście fajny, taki typowo derbowy mecz. Ja tutaj gratuluję moim zawodnikom, ale też życzę sukcesów Orłowi Ząbkowice, ponieważ jest to przyszłość tego klubu, ci młodzi zawodnicy, którzy grają tutaj. Wiele sytuacji, dobrych sytuacji, które zostały niewykorzystane. No ta pierwsza połowa, były takie sytuacje, że brakowało tych detali. Gdyby te detale były jakby spełnione, to mógłby być wynik lepszy do przerwy i też mieliśmy tą świadomość, że sytuacje niewykorzystane lubią się mścić, ale jakoś dowieźliśmy to 1-0 do końca. Fajnie, że kibice dopisali. Tak, cieszę się. Dawno nie widziałem tyle kibiców. Jest to takie miłe, serdeczne, że jest takie zainteresowanie piłką w naszym powiecie. Zadowolony pan jest z miejsca, w którym jesteście w rundzie jesiennej? To znaczy się, powiem tak, gdybyśmy z taką determinacją pograli w Kłodzku, jak i również w Ziembicach, to dzisiaj byłoby tych punktów o 4 więcej, a to coś znaczy po prostu. Jak pana zdanie będzie wyglądała runda wiosenna? Będzie ciekawsza od tej jesiennej? Na pewno tak, ponieważ wiadomo, pierwsza drużyna awansuje, druga gra baraż z grupą jeleniogórską, jak się nie mylę. Także wydaje mi się, jeżeli popracujemy, jeżeli wszyscy wrócą do zdrowia, bo mamy kontuzję 2 zawodników, to będzie bardzo ciekawie. Postawa drużyny bardzo cieszy, ponieważ na 13 rozegranych pojedynków nie przegraliśmy w sumie żadnego. Pierwszy mecz, którym wygraliśmy w Bystrzycy Kłodzkiej, natomiast dostaliśmy walkovera, natomiast pozostałe mecze to zwycięstwa i remisy. Derby emocjonujące? No derby były bardzo emocjonujące. Myślę, że wygraliśmy ten mecz zasłużenie, bo sytuacje bramkowe, które mieliśmy w pierwszej połowie co najmniej 3-4 i po przerwie również, to mówią o tym, że tak. Ale myślę, że wygraliśmy dlatego, że byliśmy zespołem bardziej dojrzałym, prawda? Orzeł natomiast, młodzi chłopcy, co nie, też bardzo dobrze grają i myślę, gratuluję im też tej rundy, bo na razie są dalej na tym fotelu lidera, czego im dalej życzę, niech tak trzymają. Natomiast myślę, że nasz zespół był dzisiaj bardzo dojrzały, dojrzałą piłkę grał. Na rundę wiosenną? No dalej trzymać, aby nie przegrać i walczymy, zawsze walczymy o szczytne cele. No wie pan co, no jeżeli chodzi o całokształt, to jak najbardziej, tak? No wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to troszeczkę gdzieś tam, wiadomo, sytuacja się gdzieś wymknęła spod kontroli, tak? Tutaj jeżeli mówimy o całokształcie, to liga jest dosyć mocna i patrzymy przez pryzmat całości. Jeżeli mówimy tutaj o sukcesie dzisiejszym czy ligi, no to wiadomo, że no dzisiaj mecz derbowy, to rządzi się własnymi prawami. Ale jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na miejscu, to jak najbardziej jesteśmy zadowoleni. Uważa pan, że liga jest naprawdę silna w tym sezonie, okręgowa? Powiem tak, sportowo myślałem, że będzie silniejsza. Nie ukrywam, że jednak ten poziom chyba był za bardzo gdzieś tam wygórowany, bo mimo wszystko ten nie do końca tak uważam, że ta liga była aż tak mocna. Na pewno jeżeli chodzi o poziom sportowy, to czwarta liga jest mega, mega przeskokiem dla tych drużyn, które awansują. I jeżeli chodzi o zespoły, które awansują, a znam je, bo tak gdzieś tutaj się obracam w tym środowisku, to myślę, że bez wzmocnień naprawdę będzie ciężko w tej czwartej lidze. Nie? Czy to będziemy my, czy to Stolecz, czy dzisiaj będziemy, tak mówię, lawirować, czy to Bystrzyca, tak? Bo dzisiaj te zespoły, o nich mowa,
to na pewno będzie ciężko. Można wam też pogratulować, bo przejął pan klub, który miał duże problemy. Dzisiaj powoli jest na prostej, chociażby inwestycje, które widzimy, zaczyna się po prostu dziać. Powiem tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to na pewno dużo się dzieje. Zespół też jest w przebudowie. Tutaj będzie powstawał nowy budynek, będą też tutaj, jeżeli kamera chwyci, no to jeżeli mówimy o dolnej płycie, na pewno powstanie też oświetlenie nowe, będzie przebudowana płyta, przebudowane będzie też boisko powiększone, także sportowo myślę, że na pewno zyskamy, ale też cała ta infrastruktura dla młodych chłopaków jak najbardziej, mówimy tutaj o bazie, będzie super. Kiedy termin planowany, zakończenie inwestycji? Wie pan co, wszystko jest podzielone na etapy. Pierwszy etap, na którym możemy się skupić, to jest na pewno przebudowa tego budynku za nami i on ma powstać do końca roku 2024 i na tym dzisiaj się skupiamy. Następny etap jest to przebudowa tutaj za nami, też jest, będzie Orlik przebudowany. I później się skupiamy jakby na dalszych etapach, jeżeli chodzi o boisko. Widać, jak kibiców przybywa, jednak przynosi do swojej roli. Wie pan co, powiem tak, nieskromnie, ale to cieszy najbardziej, bo na tym się skupiamy, gdzieś tam na tym PR-ze całym, bo poszliśmy w to mocno, zaangażowaliśmy do tego ludzi, sami się też zaangażowaliśmy w ten PR, zespół został odmłodzony. Tu wiadomo, sportowo gdzieś zostaliśmy dotknięci, tak? Wiadomo, każda porażka boli, tak? Tym bardziej w meczu derbowym, ale gratuluję drużynie przeciwnej, naszym kolegom tutaj zwycięstwa. No, jak to się zawsze mówi, wygrywa drużyna lepsza i niech tak zostanie. A my się skupiamy, mówię, na budowie. Nas nic nie zraża, my nie naciskaliśmy na chłopaków, nie stawialiśmy im jakichś tam wygórowanych celów. Nie mają ciśnienia, grają naprawdę swobodnie. To bardziej ja nie wytrzymuję ciśnienia, jeżeli chodzi na tych trybunach. Ale to tylko i wyłącznie, mówię, takie sprawy poboczne. Ale jeżeli mówimy o budowie całokształtu, to spokojnie, mówię, my mamy na to czas. Ten zespół jest naprawdę młody. Daliśmy sobie jakiś tam okres naprawdę na odbudowę tutaj z władzami miasta, odbudowę obiektu. To wszystko, jak to zapali, to myślę, że będzie fajnie, nie? No na pewno, wie pan, no jest tutaj, ta liga jest tak naprawdę, no jest bardzo ciasno, tak? Ta liga jest, mówię, tak zbliżona do siebie, te zespoły coraz więcej gdzieś aspiruje do tego awansu. Dzisiaj jakbym miał mówić, kto awansuje, to bym był chyba wariatem, bo na pewno będzie miało znaczenie i kadra, i gdzieś to, i to wszystko gdzieś później wyjdzie, kto był mocniejszy, kto miałby bardziej wyrównaną tą kadrę. Bo mówię, no, na każdy mecz można się uzbroić, tak, gdzieś tam tych zawodników przygotować, ale do tego dochodzą kartki, do tego dochodzą kontuzje i myślę, że to będzie miało w dalszej perspektywie główne znaczenie. Nie? Dzięki serdecznie. Również dziękuję. No, pozostajemy chyba w temacie Orła Ząbkowice, bo widzę, że w najbliższej kolejce wicelider podejmie niedawnego lidera, czyli właśnie LKS Bystrzycę Górną. I to na pewno będzie ciekawy mecz, bo to co mówiliśmy, Bystrzyca świetnie gra w obronie, troszeczkę słabiej w ofensywie, mimo trzech bramek ostatnio zdobytych. Za to odwrotnie, jeśli chodzi o Orła, prawda? Oni mają tutaj, z tego co widzę, szybciutko w tabeli najwięcej goli zdobytych. Tak. Całkiem nieźle też radzą sobie w defensywie, więc ciekawy jestem, czy tu przełożą tą swoją dobrą fantazję pod bramką rywala właśnie na zdobywanie goli w Bystrzycy. No liczę na przełamanie Górnika, bo wyjeżdża do Bystrzycy Kłodzkiej. Bielawianka ma dużo prostsze zadanie na pewno niż Orzeł. No Bielawianka gra u siebie z Wiktorem Siebodzicy i rzeczywiście nie wyobrażam sobie tutaj innego rozwiązania jak zwycięstwo Bielawianki. Chociaż jak ty powiedziałeś, że Górnik to wtedy to i tak. Ja teraz mówię, zobaczymy, czy się sprawdzi, że właśnie się postawi, Siebodzice się postawią, Wiktoria się postawi i będzie na przykład lepiej. Ja też liczę, ja liczę na Górnika i na przełamanie. Ale wiesz co, powiem ci, ostatnio trzy razy z rzędu trafiałem wyniki. 12 miejsce Polonii, 12 punktów. Nie można postawić obuka, nie? U nas nasza drużyna 16 oczek. No stawiam na to, że jednak... Ja nie, chciałbym bardzo... Mówisz o tym głośno. Na wyjeździe. I ja ci powiem, trzy razy z rzędu trafiałem na to, na rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o Górnika. Coś czuję, że tu będzie smutny powrót do domu, wiesz? Kawał drogi, jak na ten szczebel. Tak. Kawał drogi. No ale... Też Skałki Stolec, fajny mecz z Granitem Roztoka. No zgadza się. Dwóch sąsiadów w tabeli, dwa oczka przewagi Skałek nad Granitem. Też pewnie emocji nie zabraknie. A co byście powiedzieli na taką fantazję i zwycięstwo Sparty Ziębice z Zamkiem? No derby, też derby, jakby nie patrzeć.
Myślę, że jest to możliwe, tak. Co prawda Sparta 14 miejsce, Zamek 11 miejsce, ale myślę, że Ziębiczanie nie są tutaj bez szans na odrobienie troszeczkę punktów do wyżej notowanych zespołów. No, to zobaczymy, bo to może być też bardzo ciekawa kolejka, mecze rozgrywane 11-12 listopada, a więc sobota i niedziela, najbliższy czas na piłkę nożną. Myślę, tutaj będzie też ciekawy, choćby z tego względu, że te wszystkie spotkania bardzo wcześnie, prawie że rano. No tak, już coraz nie, wcześniej. 11, tak. 12, 13. Zmierzch szybko zapada. No. To co? Klasa A? Tak jest! Nie klasa A, tylko Wałbrzyska Serie A. Musiałeś to powiedzieć, to prawda? Musiałem. No Kuba, czekamy na zdanie. No Paweł, to była super fajna kolejka. Ja powiem, jak no, Wenus dobrze podejmie Karolinę, ale tak. Nie podjął dobrze Karolinę. Czekaj, nie, podjął. Karolina była na górze. No. Karolina była na górze, tak. Oj, panowie, wy to jesteście. Ja raczej skupiam się na innym wyniku, na wysypie hokejowym, gdzie MKS Czarnozdrój, Szczyt Bogusław Gorce rozjechało 14-2. Niesamowity wynik. No tutaj chłopaki ze Szczytu powiedzieli, że na mecz dojechało chyba tylko dwóch czy trzech piłkarzy, nie? I przegrali 14-2. Jak dwóch czy trzech? No, patrzyłem się właśnie, czy zajarzycie o co chodzi. Było właśnie, ich 11 na boisku, ale grało w piłkę dwóch czy tam trzech, nie? To znaczy nie doszli do siebie po prostu. Weszli na boisko, ale do siebie jeszcze nie doszli. Znaczy tak? Wiesz, tu nikt nie insynuuje, że oni byli pod wpływem. Bardziej, że im się po prostu nie chciało. Albo, że po prostu tak są przygotowani albo i prowadzeni. Albo się nie udało. Albo nie przeszli pomyślnie bramek na tych, które są zainstalowane na lotnisku, tak? Lotniskowych. Nie, no podśmiechujemy się troszeczkę, bo wynik rzeczywiście niekorzystny. Nikt tego nie rozumie. Oprócz samych zawodników Szczytu, ja też wielokrotnie powtarzałem, wiem też z różnych źródeł, że zmiana trenera sprawiła, że tam się popsuła atmosfera. I nie mówię, że trener się zna, czy się nie zna, tylko po prostu pewne decyzje personalne sprawiły, że ta drużyna gdzieś się rozsypała mentalnie w środku. Duża część zawodników odeszła, zrezygnowała z gry. Też pamiętajmy, że to jest tylko klasa A, czyli no, pełna amatorka i tutaj tak naprawdę te wyniki mogą się zmieniać z kolejki na kolejkę i trudno tutaj wyrokować tak naprawdę końcowe rezultaty. Niemniej, no 16 bramek, przypomina mi się mecz w klasie B sprzed tygodnia. Tam 22, tak? 22 z wspomnieniem do Bromierz. Tak. No tak, tak. Rekord, to, do zera chyba było. Tak, do zera, z którym się nie spotkałem. Tu 16 goli. Ale w ogóle widzę pod kątem bramek bardzo obfita odsłona. Stanowice, Iskra Witków Śląski. Mówiliśmy dwa zespoły, które przystąpiły do meczu po porażkach dosyć niespodziewanych we wcześniejszej odsłonie. Tak, to prawda. Tutaj widzę, że Iskra trenera Gryki wygrała, się, tak, Stanowica. Tak, podbudowała. No i powiem wam, to też ciekawostka, odkąd te dwa kluby istnieją i grają ze sobą w lidze, było to pierwsze w historii zwycięstwo Iskry w Stanowicach. A skąd ty masz taką informację? A to od klubu, zawodników z klubu, którzy się chwalą też tym na swoim fanpage'u. Pierwsza w historii wygrana Iskry w Stanowicach, także też widać, że ucieszyła ich ta wygrana, takie przełamanie, które sprawiło, że ta drużyna jednak mimo wszystko w dalszym ciągu wysoko w tabeli. Bo mimo, że tuż pod nimi Stanowice, to jednak też tracą tylko do drugiej drużyny piłkarze z Witkowa 3 punkty. To nie jest dużo. Powiem wam, że mnie cieszy, że Czarni cały czas gdzieś tam w czubie i są na 7 miejscu. No naprawdę... To jest dobry sezon dla Czarnych, tak, to też muszę powiedzieć. Zaczęli starsi panowie. Starsi, tak? Panowie dwaj. No nie dwaj, a tutaj troszkę tych starszych panów jest więcej, bo ja mówię, to może się mylę, ale wydaje mi się, że Czarni to jeden z najstarszych zespołów. No chyba, że będziemy liczyli Roberta Rzeczyckiego w Zagłębiu który też już kilkadziesiąt wiosen na karku ma, nic Jugolowi oczywiście nie ujmując. Chyba 5-2, nie? Ty powiedziałeś, ja nie wiem, Paweł ja nie sprawdzi. Wiem. Paweł sprawdzi na 90 minut. Wiem, Robert Rzeczycki, który rocznik? No, ale to teraz jak możesz sprawdzić? Sprawdzaj. Nie zajmuj się teraz żonie jutro na obiad zrobisz. Nie, czekaj, wiesz, on googluje informacje, żeby powiedzieć coś mądrego, nie?
90 minut, to... szukaj Robert Rzeczycki. Robert Rzeczycki, tak. A, tam a, będzie... Nie trzeba, jest chłopiec, z Wikipedii, człowieku, to znany. Rocznik 1969. Teraz odejmij. Czyli 3 lata starsze ode mnie, lat 54. No, dużo się nie pomyliło. Sylwetka dalej, jugola sportowa. Tak. Ale jakbyś prześledził, to też masz drugie zadanie. Oczywiście. Nie, poczekaj, wejdź jednak na 90 minut. Tak, bo tam będzie kariera pokazana. Dokładnie. Wylicz, w ilu klubach pan Robert, bo naprawdę w jego przypadku możemy używać pan. Pan Robert. Oczywiście pod spodem Kuba umieści źródło 90 minut. No dlaczego? A czy tam coś będę pokazywał od nich? Nie, no, ale to wiesz, wiesz, nie. Paweł po prostu teraz szuka wymówki, żeby tego nie robić. Jedź i... No, ale to kurde, nie ma, kończy mi się skala na skrót. To musisz troszkę zmniejszyć ekran i licz. Zmniejszam ekran. Nawet tam były chyba Stany Zjednoczone przez jakiś czas. Tak, łatwiej byłoby tutaj określić, gdzie by nie było go, gdzie nie zagrał. Jest to Polonia München. Ale w Stanach chyba też, jak dobrze pamiętam, jest, tak, dwa. Tak, dwa kluby. Tylko to było MLS czy coś innego? Nie. Chyba wtedy MLS nie było, bo to nie te czasy. Najbardziej jak... znany to Janikowski, nie? Tak? Naprawdę? O czym on do mnie rozmawia? Nie wiem. Próbuję być fajny. Dobra, niech Paweł na razie szuka, tak. Niech liczy. Walim wygrał z Nysą Kłaczyna, też nie mogło być inaczej. Dokładnie, bo Nysa Kłaczyna trzy punkty zamyka tabelę. Zagłębie też cenne zwycięstwo z Zielonymi Mokrzeszów. Tam 2-0 prowadzili już, praktycznie wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. Głupia trochę strata bramki i tak jak słyszałem, zrobiło jeżeli się nerwowo. Proszę, że mam sprawę, jeżeli dobrze naliczyłem, to jest 38 klubów. 38 klubów, z czego pierwszym klubem było Zagłębie Wałbrzych. To ja się zastanawiam, po tylu transferach, jaki budżet ma ten Zagłębie Wałbrzych? Jest tak. To nie te czasy, wtedy nie było tej Solidarnej. Wejdź jeszcze, zobacz, tutaj pozycja, zawsze grało na pozycji obrońcy? No tak. No bo to wiemy, że im człowiek starszy, tak. To się cofa do tyłu. Tak. No trudno się cofać do przodu, cofa się, tak? taki błąd czy merytoryczny, tak? Tak. Więc być może pan Robert zaczynał swego czasu gdzieś w środku pola. To też czekamy na informację. To nie jest Piszczek, który zaczynał jako napastnik, a skończył jako obrońca. Siostry Rzeczyckie często nas lajkują na Facebooku, więc być może dopiszą Judyta i Julia, czy tato zaczynał w środku pola, czy od zawsze był defensorem. To jeszcze jakbyś mógł zobaczyć na tej stronie, póki jej nie wyłączyłeś, pierwszy rok, gdy rozpoczynał karierę, ile lat w piłkę gra już? Ile lat grałem w piłkę? Panowie, zaczynał w 91, to już mówiłem, sezon 90-91. Nie? Czyli 33 lata temu. To jest niesamowite, bo naprawdę to jest... To Robert Lewandowski, mi przy nim to pan Pikuś. 33 lata, panie Robercie, pełne uznanie. 33 lata. I na się chce, to jest istotne. Tyle, zgłosił Słowo Boże. Paweł... Chyba przejdziemy dalej. Kawał z tych mocnych. Górnik, tak. No, chyba z Sucharów, Górnik Bogusław Gorce, Grom Witków 0-4, ekipa trenera domagały środek, równo środek tabeli, czyli mowa o Gromie Witków, ale ty zauważyłeś fajną grę Czarnych, którzy faktycznie tam tych chyba spotkań 3 mieli od początku sezonu bez sztycha, jak to się mówi, a potem nagle coś szarpnęło, złapało, trener Darmochwa miał urodziny i już poszło. To może wiesz... Drugi trener. Tak, to ja ci powiem, ciekawa rzecz, bo po urodzinach zaczęli wygrywać. Trzeba by się zorientować, może też to jest taka ciekawostka na przyszłość. Czy tam nie było takiej sytuacji, że każdy kolejny zawodnik miał któregoś razu urodziny i wiecie, tak za każdym razem mecz dobry po urodzinach, nie? Ale tak oczywiście troszkę się nabijam tutaj z tej sytuacji, ale faktem, że Czarni rzeczywiście, odkąd pamiętam, odkąd opisuję tą naszą Serie A, mają pierwszy taki sezon, w którym runda jesienna jest naprawdę bardzo dobra, gdzie znajdują się w pierwszej części tabeli, gdzie jak równy z równym rywalizują z każdym z rywali, z którym mają okazję grać. No i większość tych spotkań potrafią wygrywać, bo popatrz, to jest 6 wygranych meczy plus 3 remisy. Bilans bramkowy trochę ujemny, bo minus 8, 20 do 28. Nie zmienia to jednak faktu, że ta drużyna sobie radzi i to bardzo dobrze. Nie będzie znowu takich nieoczekiwanych
meczów do końca walczących o utrzymanie, tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, dwa czy trzy sezony temu, gdzie aż trzy bądź cztery zespoły walczyły o utrzymanie do ostatniej kolejki. Wtedy to chyba Bogaczowice Unia spadła, tak? Dokładnie. To dwa chyba sezony temu jakoś było, gdzie tak na dobrą sprawę i Czarni w tym uczestniczyli też do samego końca. I popatrzcie, nie są też bez szans w kolejnej odsłonie, bo grają na boisku z Mokrzyszowem, na boisku Zielonych i Zieloni na razie bez też szału, więc zespół trenera Derebeckiego, Leszka Derebeckiego może się pokusić o kolejne trzy punkty, co tak naprawdę też może ich troszeczkę znowu wywindować w górę wyżej tabeli. W tabeli. Ale tak zerkam na tabelę i zerkam pod kątem Zielonych, Mokrzeszów i KS Walin. Zobacz, w zeszłym sezonie obie drużyny, czub tabeli, prawda, odeszły takie kluczowe postaci dla każdego z tych klubów. Błażej Gromniak, tak. Kamil Śmiałowski. No, między innymi, bo też i Kasper Niemczyk. No to zobaczcie, co się nagle dzieje. Te drużyny mają problem ze stabilizacją formy. Walin zaczyna powoli się odkuwać, bo te trzy wygrane tego zespołu w ostatnim czasie pokazują, że jest jakiś tam potencjał i światełko w tunelu. No może się to uda ogarnąć więcej. Książkę piszesz, Paweł, bo tak trochę powoli zaczynam się irytować. Mówią, że nie ma zawodników niezastąpionych, tak. Czy tam ludzi niezastąpionych, a jednak się okazuje, że troszeczkę tak. Dokładnie. Co jeszcze nas czeka, Kuba, według ciebie Iskra ciekawego? Z Venus Nowice, to będzie bardzo fajny mecz. No to zależy, czy Iskra. Ja szukam jakichś porównań w stosunku do ubiegłego tygodnia. Słuchaj, Karolina Venus była... dobrze, no nie może być podejmie, bo jednak tutaj Venus gra. Była na górze. Czy za Iskrzy między Iskrą Witków a Venus Nowice? No ja ci powiem, myślę, że Iskra sobie tutaj poradzi. Nie musi się jakoś specjalnie zabezpieczać. Pamiętam, słuchajcie, jak z przeszłości, no bo jednak troszeczkę wiedzy i doświadczenia mam, jak pracowałem dla jednego z lokalnych portali i tutaj przez kilka dobrych lat i pamiętam, dałem tytuł Iskra zgasiła kogoś. Mhm. I pamiętam, że był jeden gość, który chyba miał hobby, żeby mnie po mnie jeździć tydzień w tydzień po podsumowaniu kolejki i pamiętam, że pojechał po mnie strasznie. Jak Iskra mogła zgasić? Ja próbowałem to jakby w głowie sobie odwrócić, że teraz po czasie chyba troszeczkę mu przyznaję rację, jednak to ktoś może zgasić Iskrę, a nie Iskra zgasić. No ale było, minęło, ale nie popełnia błędów, tylko ten, kto nic nie robi. Dokładnie. Także... Pamięci zostało, tak. Bo to są też takie rzeczy, które zapamiętujemy i też staramy się unikać. A ja się cieszę, znowu wspomnę, bo... Z tygodnia na tydzień przybywa nam komentarzy na YouTubie i to cieszy, bo to świadczy o tym, że jednak nasz program jest oglądany, nie wiem czy lubiany, ale często też dostajemy słowa uznania, panowie, dobra robota i to nas cieszy i to nas również nakręca do dalszej pracy. Z tym się zgodzę, też tak lubię czasami gdzieś tam posłuchać, poczytać na temat tego, co ludzie myślą na temat naszej pracy. Ja już wiem, że sędziowie na przykład Wałbrzyscy pod okręgu Wałbrzyskiego nas oglądają, bo takie sygnały też otrzymywałem, o których też wspominałem. Zgadza się, to w ogóle z sędziami byłoby miło się spotkać, porozmawiać na przykład na temat poszczególnych zdarzeń boiskowych, które mamy okazję gdzieś tam przeanalizować, bo byliśmy na przykład z kamerą na meczu. Z szefem Robertem Grabowskim? No dlaczego nie? Tym bardziej, że... Ale tak... nie o blokadzie samochodu przez Straż Miejską, tylko kwestia piłkarskich. Powiem ci, że nawet nie wiedziałem akurat o tym. Zaskoczyłeś mnie teraz. Syn za to dzisiaj mi powiedział, że taką blokadę bardzo łatwo można ściągnąć, tylko trzeba mieć dobrą piłkę. Ja też widziałem. I ewentualnie stalowe nerwy później, gdy się za to będzie odpowiadać, bo to też była jego taka jakby druga uwaga. Ale nie, słuchajcie, ja pamiętam kiedyś z Robertem Grabowskim też miałem takie fajne spięcie w Słotwinie. I też mu wypomniałem swego czasu... Skończył za szybko mecz? Nie, to było jeszcze przed meczem. Ustawiliśmy dwie kamery wtedy do transmisji, jedną główną taką, która pokazywała całą akcję i jedną bliżej linii boiska bocznej, która miała pokazywać punktowo zbliżenie. No i zwykle jest tak, że sędziowie przed meczem chodzą i oglądają, prawda, boisko, sprawdzają bramki, siatki, czy są dobrze naciągnięte, linie wymalowane i tak dalej. Byliśmy na boisku dobrą godzinę przed, już rozłożeni, przygotowani do gry. Już nadawaliśmy na żywo dobre pół godziny wcześniej, bo były też i wywiady z zawodnikami. No i nagle podchodzi sędzia tuż przed meczem i stwierdza, że kamerę trzeba odsunąć. Pomijając fakt, że miał rację, bo stała trochę za blisko, pokłóciłem się z nim wtedy, gdzie był wcześniej. Bo przecież jeżeli twierdzi, że był oceniać
jak wygląda boisko przygotowane do meczu, to powinien tę kamerę zauważyć, praktycznie rzecz biorąc, wchodząc na murawę od razu. Ja bym, no proszę Cię bardzo, kontynuuj. Nie zauważył, bo nie przyszli sprawdzić boiska, przyjechali z marszu na mecz. I oto była cała afera wtedy, no, ale to było, minęło, generalnie lubię sobie czasami pewne kwestie, wiecie, gdzieś tam wyeskalować do takiego poziomu, żeby ta dyskusja była bardziej ciekawa. Ja bym na pewno zapytał, jeżeli zaprosimy kogoś z sędziów, a nie jest to niemożliwe, bo w przerwie zimowej będzie okazja do zaproszenia wielu gości, to zapytałbym o kwestię, jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku, w zeszłym sezonie chyba Włókniarz Głuszyca został ukarany za dron nad boiskiem. Tak, to zgadza się. I to mnie zaciekawiło, bo pamiętam nawet na Twitterze dosyć ironiczną uwagę na fanpage'u klubowym i to mnie faktycznie zaciekawiło. Ale faktem nie wolno latać dronami nad boiskiem, to z tego ze względu był bezpieczeństwa. Ale na meczu Lechii Dzierżoniu w Zagłębie Lubin, ale to był mecz towarzyski. To jest mecz towarzyski, to jest troszeczkę inna jakby sytuacja, wiesz, pewnie oba kluby się zgodziły. No słuchajcie, zdarzyć się może wszystko. No, załóżmy na przykład, nie wiem, bateria się rozładuje, ucieknie dron z zasięgu, cokolwiek się wydarzy, nie wiem, burza będzie, prawda, te wyładowania atmosferyczne potrafią zaskakiwać niejednokrotnie, deszcz zacznie padać, coś się sprzętowi stanie i spadnie na ziemię, być może komuś na głowę. To akurat zrozumiałe, że nie wolno takich rzeczy nad boiskiem w czasie meczu puszczać. Natomiast inna sprawa, że klub został ukarany tak naprawdę tylko dlatego, że się pochwalił materiałem wideo na swoich profilach społecznościowych. Gdyby nie to, to pewnie nikt by nawet nie zwrócił na to uwagi, nikt by nic nie powiedział, prawda? Więc to też jest jakby druga strona medalu i tutaj jestem ciekawy wielu innych sytuacji, dlatego z chęcią z sędziami porozmawiam już później. Cały czas mój ulubiony sędzia tutaj ma dla siebie miejsce i zaproszenie. Wiecie, o kim mówię? No to pan Rafał Gerc? Oczywiście. Rafał, pozdrawiamy, bo Rafał też nas ogląda. Tak. W przerwie zimowej na pewno się pokusimy o naszych gości z różnego rodzaju stron piłki nożnej. To przechodzimy do zapowiedz. Bundesligi, proszę panów, ale zanim przejdziemy do Bundesligi, to ja panowie chciałbym jeszcze przypomnieć o naszych akcjach. Tak jest. Na portalu, oczywiście na fanpage'u znajdziecie gdzieś tam... gdzieś tam. Szukajcie, znajdziecie. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. W Biblii. Na fanpage Sportowy Wałbrzych, Facebook. Tak, Facebook. Tak. Prowadzone są licytacje. Pierwsza licytacja to piłka nożna z autografami piłkarzy i trenera Zagłębia Lubin. Później kolejna... Bo znowu Lubin, ktoś zwrócił ci uwagę. Tak, powiedział Lubin? Tak, Lubin, nie ma takiego miasta Lubin. Lubin, medal. Nie ma Londynu, jest Lądek Zdrowy. Medal trenera Adriana Mrowca, który zdobył z Ruchem Chorzów, Chorzów w Ekstraklasie. Ma swoją oraz, wagę. Uwaga, kolega z Unii Jaroszów, Damian Gut, przeznaczył też na licytację obraz. Obraz? Obraz, przepraszam, Boże, bo ja... Nie przygotowałeś się dzisiaj. Ja myślę o drewnie, myślę od razu o obrazie oralnym. Ale bardzo fajny. Bardzo fajny zegar, który jest wykonany z prawdziwego kawałka drzewa. On kiedyś charytatywnie wylicytował ten zegar, a teraz go przeznacza z powrotem na licytację. Rzecz bardzo fajna, jeżeli ktoś nawet prowadzi restaurację, kawiarnię, zawiesić. Ale jest bardzo fajny, solidny, ciężki. Widać, że to jest kawałek dobrze zaimpregnowanego drewna. Pytanie, tak, czy chodzi, bo... Wiesz co, widzę, jest bateria tutaj, jest wyłączony z tego, co widzę. Trzeba byłoby włożyć baterię, ustawić zegar, tak. Ale jest, generalnie tak powinien być, bo tak jest tutaj zawieszka przygotowana. Jest bardzo fajny, solidny, ciężki, nie mogę powiedzieć. Też warto jednak mimo wszystko zwrócić uwagę na pewną cechę charakterystyczną, te słoje, prawda? Tak. Widać, że to jest cięte jednorazowo, że to nie było gdzieś klejone, sztukowane. No i takie odnoszę wrażenie, jakby to było handmade, jakby to było własnoręcznie zrobione, tak, przewiercone. Tak, opowiada, że to kupił na licytacji, to są bardzo drogie rzeczy podobne. No, tak, to prawda, te rzeczy mają swoją cenę. To nie ma opcji, żeby komuś się nie spodobało. Paweł przygotuje na fanpage'u naszym
Właśnie coś takiego do licytacji, zegar. Dzięki, Damian. Myślę, że to będzie fajne. Damian, chcielibyśmy Ci jeszcze również bardzo podziękować, ponieważ Damian przyjął i kupił 20 skarbów kibica, które oczywiście też dochód ze skarbów kibica przekażemy na Oskara. Apelujemy do klubów, tam trochę żeśmy pospamowali, powrzucaliśmy Wam w posty informacje, gdzie, jak kupić, ale jeżeli możecie nam pomóc w dystrybucji, to oczywiście dzwońcie, piszcie, tam jest mój numer telefonu, będę Wam przywoził i oczywiście cała sprzedaż, no, dochód ze sprzedaży przeznaczymy na... To ja Ci powiem, tutaj chłopaki z fanklubu kibica Włókniarz Głuszyca już się do mnie odezwali w tym temacie. Fantastycznie. Już też chcą pomóc właśnie Oskarowi, zebrali się sporą grupą. Więc sądzę, że prędzej czy później będzie można pewne te kwestie już pójść jeszcze dalej, prawda, do przodu. Troszkę wtopa, bo nie wziąłem skarbu kibica, panowie. Nie skarb kibica... Ale się wyświetli na ekranie, Kuba technicznie to ogarnął. Skarb kibica leży za kamerą. Tak, tak się Paweł przygotował dzisiaj, kurde, cały czas pisze coś na tym komputerze swoim. Ja następnym razem nie, powiem Ci... Nie wiem, czy to nosi na kogoś, nie, na nas? Nie. Chciałbym Wam powiedzieć, też tak zerkam czasami na fanpage'a, dwie rzeczy, bo jedna dotyczy programu z innych aren, tak, a druga dotyczy programu właśnie tej sytuacji, o której żeśmy mówili w przypadku Górnika Nowe Miasto, tej niesłusznej kary dla piłkarza. To są takie zasięgi, że tam 200 tysięcy osób oglądało, jeżeli dobrze, już ponad pewnie więcej, ale wyobraźcie sobie, że ponad 200 tysięcy osób obejrzało ten urywek z niesłusznie właśnie kartką. I tak czasami zerkam. Znaczy z kartką słuszną, ale niesłuszną karą. Tak, więc powiem Wam, że naprawdę... Ale zobacz, bo tak mówię, przerywam Ci troszkę, ale zobacz też komentarze. Tak. 90% tych komentarzy, które są gdzieś tam wpisane w podpis, że są przeciwni właśnie takiej karze zawodnika. No ale komisja odwoławcza miała być w zeszłym tygodniu. No i komisja odwoławcza na ten moment przyjęła zgłoszenie i wydała oświadczenie, że sprawa jest w rozpatrywaniu. W toku, tak. I na ten moment ciężko ocenić. Jeżeli ktoś podejdzie do tego racjonalnie, to pewnie ta kara zostanie w jakiś sposób skrócona, no bo sorry, ale wiecie dobrze, jak to wygląda. No, tutaj podejrzewam, emocje musiały sporo jednak mimo wszystko wziąć w górę. Dużo tam było komentarzy pod tym postem typu takim trochę wyzywającym, nie że obraźliwym, ale a może i obraźliwym, jakoby polscy piłkarze byli panienkami, obraźliwym dla tego zawodnika z Łużyc, że pewnie przy swojej dziewczynie by się tak nie przewrócił, że dobry aktor, że Oscara powinien dostać. No bo to nawet w momencie samego nagrania widać, że tam nie było celowości uderzenia, być może nawet samego kontaktu nie było. Jeśli był, to zupełnie znikomy. No ale to Sebastian Misiłajdzisz mógłby napisać nam tutaj w komentarzu. Do czasu rozpatrzenia tej sprawy on się nie odezwie i chyba to jest też dla jego, wiesz, dobrze, żeby nic nie mówił. Faktem, porównując fanpage, wielkość skali fanpage'u i docierania, a skalę, z jakim ten film został rozpowszechniony w Polsce, świadczy o tym, że było bardzo duże zainteresowanie środowisk piłkarskim tym filmem. Ale wypowiadali się tam też sędziowie, słuchajcie, którzy dopytywali się nawet o szczegóły, podstawy prawne. Dobra robota, panie Jakubie. I w tych komentarzach sędziowie zwracali uwagę na pewne detale i oni tam też mówili, że kartka była w pewnym sensie słuszna, bo trudno tutaj inaczej się zachować. Co do interpretacji kary, to też zwracali uwagę na to, jak jest to opisane w protokole, jak jest to wyjaśnione przy komisji, dlaczego na przykład zawodnik nie został wezwany do wyjaśnienia. I prawda jest taka, że dużo racji w tym, co ci panowie pisali, można było wyciągnąć i przyznać się na przykład rację samej komisji, już czytając ich uzasadnienie, dlaczego ktoś na to spojrzał w ten sposób. Jednak niezależnie od tego, oni wszyscy też kończyli swoje wypowiedzi w taki sposób, że to jest też jakoś coś w rodzaju precedensu, że mimo wszystko ta kara chyba aż tak duża nie powinna być, bo porównując te zdarzenie do innych zdarzeń, nawet z naszej ligi i choćby uderzenia bramkarza Polonii Stal Świdnica z początku sezonu, dwóch bramkarzy, pamiętacie, wyleciało wtedy z boiska, czerwona kartka, jeden za uderzenie, oni dostali karę trzech, bodajże, bo czterech spotkań tylko. Dobrze, panowie, Bundesliga, przechodzimy do ostatniej fazy klasy rozgrywkowej. Powoli zbliżamy się do też końca. Na Górnym Śląsku jeszcze jest C-klasa. No,
Ale u nas. We Wrocławiu też. We Wrocławiu też. No u nas nie ma takiego, że tak powiem, zaplecza. Chyba nie wiadomo, czy B-klasa w ogóle by istniała, no właśnie, gdyby nie. Ja pamiętam rozgrywki, gdzie było 10 zespołów i były rozgrywki czterorundowe, nie? No, dokładnie. Demograficznie. I to jeszcze całkiem niedawno. Nie ogarnęlibyśmy tego. Ale zobaczcie, tu są raz, dwa, trzy, cztery drużyny, tak zwane rezerwy. Gdyby ich nie było, to mamy tylko 10 drużyn tutaj, widzę. Zobaczcie, tylko trzy zespoły z powiatu wobrzyskiego, nie? Tak. Unia Bogaczowice, Podgórze i Mokrzeszów. Wówczas byśmy byli po Mieroszów. Dokładnie, no ale zobacz, jak na przykład w Zagłębie Wałbrzych reaktywowało się po tym, jak przez jakiś czas nie było tej drużyny, to grali w klasie B, która wtedy była klasą świdnicką. Nie było wałbrzyskiej grupy w ogóle. To też już jest ewenement, że jest tutaj u nas tak mało drużyn, które są w stanie sobie w tych warunkach, jakie mamy, poradzić. Gwarek jeszcze był w Wałbrzych, nie? Też przez jakiś czas w klasie B. Skalnik, Czarny Bór, jak no teraz pamiętam, grają w klasie, ale nie jedno górskie. Panowie, tak. Rozmawialiśmy o derbach. Błękitni Słotina, no rozjechali drugą drużynę Zielonych Mokrzeszów. Tak jest, rozjechali. 8-0 to wynik no jednoznaczny, mówi wszystko tak naprawdę. Tak samo jak wynik Unii Bogaczowice w Dobromierzu. No ale to tak. Od czasu mówimy dobrze o Unii Bogaczowice, ta Unia fajnie sobie zaczyna radzić. Czyli ale pozytywna. No nie można było innego wyniku oczekiwać po płomieniu. Nic nie ujmując oczywiście tej drużynie, no tak, która wcześniej przegrała 22. Czy któryś z panów zna przebieg, z moich szanownych kolegów, zna przebieg meczu, gdzie zmierzyły się drużyny Podgórza? A ja znam. I co, chcesz usłyszeć? Tak, bardzo chciałbym usłyszeć, bo to bardzo ciekawy wynik. No jednak derby. Słuchajcie, no tak, nieliczne derby. Bardzo fajny mecz, z tego co się udało mi dowiedzieć. Zaczęło się od gola dla Podgórza. Dość szybko zdobyta bramka. Potem, no mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, bo nie mam tych notatek ze sobą przed oczami. Potem gol dla Mieroszowa, tam też szybko padła bramka na 2-1, ale w ogóle gole szybko po sobie padały. W międzyczasie czerwona kartka dla jednego z zawodników wałbrzyskiej drużyny za faul w polu karnym. To było przy wyniku 1-0 dla gości. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Proszę Paweł, weź, zerknij na Sportowy Wałbrzych, tam ten artykuł pisałem jakiś czas temu, ale tyle rzeczy ostatnio robiłem, że powiem wam szczerze, że trochę mi głupio. Zwyczajnie wyleciały mi te informacje z głowy. Zaraz to sprawdzimy, bo ja tutaj, Paweł, sprawdzasz, pośpiesz się. W każdym razie... No. Internet tutaj, wiecie panowie. No dobrze, dobrze. No. W każdym razie to spotkanie było o tyle ciekawe, że ten wynik się zmieniał dość tak intensywnie, grały obie drużyny. I raz prowadził, tak jak mówię, prowadziło Podgórze, potem gospodarze wyrównali, wyszli na prowadzenie, grając przewadze, wydawało się, że zaatakują, strzelą kolejne bramki. Gola strzela jednak Podgórze, szybko potem wychodzi ponownie na prowadzenie, wyrównują gracze z Mieroszowa raz jeszcze. No i cóż zrobić, czwarty gol Podgórza pod koniec meczu, błąd bramkarza, ta piłka po strzale za 16 metrów za pola karnego, jakoś tak niefortunnie bramkarz odbił piłkę, że ta wpada do siatki. Tak to mniej więcej w skrócie wyglądało. Tak szybciej opowiedziałeś, niż się załadował. O ile nie pomyliłem. No tak. Myślałem, że chciałeś pójść z wiaderkiem trochę internetu. Tak. Niestety, kurczę, powiem panowie, niestety tak. Mam nadzieję, że nie pomyliłem. Panowie, wybaczcie, jeśli tak się zdarzyło. W każdym razie faktem dobry mecz. Oglądali tam kibice. No jeżeli pada 7 bramek i jeszcze jest wynik na styku. W 9 minucie, tak. Gospodarzy zaskoczył piłkarz. Podgórze. No zgadza się, a jeszcze jakbyś mógł sprawdzić, czy się nie pomyliłem, kto gola pierwszego strzelił na początku. Pierwszego gola zespół z Podgórza. Czy mi się nie pomyliłem, czyli jednak ta pamięć, mimo że zawodna, tym razem w miarę sensownie gdzieś tam to się zakorzeniło w głowie. Dzięki też za informację, bo to dostałem bezpośrednio na Messengerze, z klubu z Mieroszowa taki komunikat, jak to tam wyglądało, więc dzięki temu bardzo tak fajnie rzeczowo opisane to spotkanie. Namlik strzela 3 gole, popularny Neymar. No, można było sobie to wyobrazić, to co tam przeczytałem na temat samego meczu. Zwracamy uwagę na huragan Olszany, bo internauci prosili nas, żebyśmy też podkreślali dobrą pasę tego zespołu. No tym razem... 22 punkty, panowie, no, 36 bramek strzelonych, 19 straconych. Ty mówisz dobrą pasę, ale ja też gdzieś przeczytałem komentarz, żeby do końca poczekać z pochwałami, bo trzeba zweryfikować ich formę, dlatego że oni dopiero chyba 3 tylko dobre mecze zagrali. Tak. 7 zwycięstw, więc chyba troszeczkę. Takie chyba trochę zazdrosny był to. Rzędu. Aha, rozumiem. No ale
czwarte miejsce, z tym, że w ostatniej kolejce porażka na boisku niżej notowanej Unii Jaroszów. Ale Damian, czekaj, zadam ci pytanie, bo widzisz, to już wcześniej trochę żartowałem. Unia Jaroszów wygrała mecz z Huraganem Olszany 3-1. Dostaliśmy 3 kubki. Rozumiem, że każdy za gola. Panowie, no, ja tutaj... żeby nam zaraz w kolejnym programie prezes tych kubków nie pozabierał, bo Jaroszów gra z Wierzbianką, czyli z wiceliderem, więc żeby nie było tak, że będziemy je oddawać. Nie oddam. Słuchajcie, panowie, ale zobaczcie, w przypadku, tak jak rozmawialiśmy, czwartej ligi i też to w B-klasie się potwierdza, zobaczcie, jaka jest dysproporcja między 4 pierwszymi drużynami, a 4 ostatnimi drużynami. To jest naprawdę niesamowity przeskok. No tak to wygląda. No jest. Dużo bramek straconych, mało strzelają tutaj goście, gospodarze poprzedniego meczu. Tutaj Płomień, Dobromierz, Unia Mogaczewice, zobacz, 0,7, aż 73 gole w sumie stracone. Z tym, że dużo tych bramek stracili tutaj gracze z Dobromierza w tym ostatnim meczu, nie? 22-0 porażka. Ale zobaczcie, co mnie na przykład zastanawia, wyżej troszeczkę Zieloni Mokrzeszów, też z jednym punktem, lepszy bilans bramkowy, stąd też wyżej w tabeli, bo w bezpośrednim meczu obie te drużyny zremisowały 3-3. Tylko że Zieloni Mokrzeszów, ta druga drużyna Zielonych, w tych swoich 11 rozegranych do tej pory meczach straciła 72 gole. Na korzyść Płomienia mówi to, że oni 22 bramki stracili w jednym meczu. 29 w dwóch. No w sumie 29 w dwóch, więc gdyby to tak troszeczkę inaczej ułożyło się na boisku, to ten wynik byłby dużo korzystniejszy, wynik bramkowy oczywiście. No, ale teraz zobaczcie, kolejny mecz Płomień zagra z Błękitni z Słotwina i znowu będzie... Bęcki. Chyba będą Bęcki. No chyba tak, no w Słotwinie raczej ciężko będzie ugrać im punkt. Ciekawy jestem składu tej drużyny, jeśli ktoś z Dobromierza ogląda lub ktoś, kto sympatyzuje tej drużynie, to ja bym poprosił o informację, dlaczego tak się dzieje. Czy to jest zespół nowo ukształtowany, w sensie zawodnicy, którzy przyszli, to są zawodnicy, którzy dopiero uczą się gry, bo na przykład, nie wiem, są to młodzi zawodnicy, juniorzy, bo na przykład są to, nie chcę mówić brzydko, leśne dziadki, ale osoby po prostu, które chodzą grać piłkę, żeby się bawić i to jest dla nich rozrywka. Z drugiej strony przegrywać 22-0, to ktoś musi być... No, wracasz do domu i tu cię żona pyta, jak było, kochanie? A, porażka, ile? 0,22. Chłopie, daj sobie spokój z tą piłką. Nie macie 3 razy w tygodniu, czy powiedzmy 2 razy w tygodniu i jeszcze niedzielę. A jak wracasz z meczu, to jeszcze jesteś nabity. No. Ale nie, no to właśnie... I do niczego się już nie nadajesz. Nie, mówię, że po meczu 3 strzeliłem, no i wiesz. 3 strzeliłem. Ale po, tak, do siebie. Tak. Po meczu, nie? Wiesz. Po meczu, tak, po meczu, tak. Dlatego mnie przynieśli. No, ciekawie będzie w Olszanach. Też tak patrzymy pod tym kątem. Jedzie tam Mieroszów. Podgórze zagra na wyjeździe. Tym razem w Kostrzy. Też może być ciekawie. Choć Kostrza jako taka, no miejsce 11, 9 punktów raczej tutaj nie powinna być faworytem. Sokół tylko z nazwy. Tak, ale Sokół u siebie zawsze gra dobrze. No, ciekawe jak boisko tam wygląda, bo kiedyś to tak widziałem takie klepisko na filmie gdzieś nagrane. Ale w B-klasie rzadko się zdarza, żeby... Unia Jaroszów, jak się chwaliła boiskiem. Tak, ostatnio, ale to jest zespół, słuchaj, który grał swojego czasu deszczu, dużo wyżej. Po ulewie, jak pokazali boisko, to wyglądało normalnie jak czwarta liga. Bardzo ładne boisko, przygotowane. Byłeś kiedyś na tym boisku? Nie, widziałem zdjęcie. No, bo ja na przykład miałem okazję, wiesz, kiedyś transmisję pokazywać jeszcze przed modernizacją Murawy, nie? Jak oni tam grali. Wtedy z Orłem Lubawka, wysoka porażka, chyba 6-0, że wtedy tam wygrał. To boisko było, powiem ci, niezłe, ale widać było różnicę na Murawie, to co teraz mają, a to co mieli wtedy. Więc jak widać, komuś zależy, żeby mieć obiekt na plus, no to można zrobić. Natomiast... Tak, wspomnieliście o tym rykowisku, to mi się przypomina dawno, boisko Czarnych na Wrocławskiej. Oni fajnie. Mieli zawsze pecha, ja z fajnie. Racji dziki, bliskości bywałem tam regularnie. I tam zawsze coś się działo. Jak nie wyremontowali te szatnie, to im się zaraz włamali, elektrykę skradli, armaturę. Potem znowu dziki całkowicie zryły boisko. No ja, mieli pecha. Ja grałem tak. W juniorach Czarnych jeszcze z Piotrkiem Kulą, który do tej pory gra w Czarnych. Pamiętam, ile razy biegałem po piłkę do tej rzeki, to normalnie. Czekaj, nie Mariusz Kula? Przepraszam, z Mariuszem... A z Piotrem też grałem, przepraszam. Z bratem też grało. Później Mariusz Kula grał w Sztabnie Zdroju. Tak. Ja grałem z obydwoma braćmi naraz, panowie. Graliśmy razem. Naraz graliście. Jak Wenus dobrze podejmie Karolinę. No dobra, słuchajcie, chyba zmierzamy do finału. Ale zanim zakończymy program, ja jeszcze raz bardzo proszę tutaj szanownych piłkarzy, sportowców, działaczy, prezesów, kibiców tak. Pomóżcie nam w dystrybucji Skarbu Kibica, gdzie trzeba będzie większą ilość przywieźć.
dzwońcie, numer telefonu jest podany w postach, gdzie wam to żeśmy porozsyłali. Zostało nam jeszcze trochę tego skarbu kibica, cały dochód przekażemy na leczenie Oskara. Po co ma leżeć u nas, jak możemy po prostu zrobić dobrą, wspólnie dobrą rzecz dla chorego chłopaka. Tak. Licytujcie. Medal, piłka, brązowy medal, zegar. Proszę, o Jezu, jakie to ciężkie. No trochę przesadzam z tym, Jezu, ale ciężkie. Fajne, solidne, bardzo dobra. I piłka z podpisami zawodników Zagłębia Lubin. I na tym powoli kończymy jeden z najdłuższych odcinków programu przed kolejką. Takie mam wrażenie, że to jeden z najdłuższych. Chłopaki, bardzo wam dziękuję. Jak się tak rozgadałeś, to co tu jednego więcej. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję wam, drodzy sportowcy, kibice, działacze. Wszyscy ci, sędziowie, którzy oglądają, sędziowie. Transmitowaliśmy prosto z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawie Zdroju, który nas gości. Do zobaczenia.